Cześć! Witajcie, już poniedziałek. Pierwsza konferencja to Sony. Co pokazali? No pokazali dwa smartfony, spodziewaliśmy się właściwie dwóch smartfonów co najmniej. Może więcej, ale były tylko dwa rzeczywiście. XZ2 i XZ2 Compact. XZ Premium? XZ2 Premium? XZ2, excuse me. I'm too excited. And Xperia XZ2 Compact. Dosyć fajne telefony. Przede wszystkim warto odnotować nową stylizację, bo to jest to, co w przypadku Sony często bywa krytykowane. No to doczekaliście się. Mamy duże, długie ekrany, mamy fajną rozdzielczość. Sony oczywiście chwali się tym, co właściwie znamy już z zeszłego roku, czyli po pierwsze slow motion, które jest rzeczywiście rekordowe i bardzo fajnie wygląda, jest bardzo efektowne. Byli z tym pierwsi, tak? Bo w tym roku dopiero Samsung odkrył, no. A do tego nagrywanie 4K, ale tak, w HDR-ze. Tak, HDR. Kolorki, kontrast, czernie, no to wszystko ma być bardziej, więcej, lepiej. No i mamy już w ręku Xperia XZ2 Compact. To prawdopodobnie najmocniejszy marec na rynku. Mamy tutaj Snapdragon 845, 4 GB RAM-u i 64 pamięci, ale najważniejsze jest to, co potrafi aparat tego telefonu. Aparatem tym możemy nagrywać filmy 4K, ale w HDR-ze, a także w bardzo zwolnionym tempie, 960 klatek na sekundę i już Full HD. Dotąd było w HD, teraz mamy Full HD. No i mamy też nieco odmieniony design Sony. Zupełnie inne położenie diody i czujników aparatu. Skaner na tylnej ściance. Tylna ścianka z ciekawego tworzywa, takiego jakby dwuwarstwowego. Dobrze to widać tutaj w otoczeniu skanera linii papilarnych. On zdaje się być zatopiony nieco niżej w obudowie, a tak naprawdę to jest wszystko na jednym prawie poziomie. Lekko zaokrąglone ramki, ale to już u Sony było. No i zwróćcie uwagę na grubość tego telefonu. Chodzi o to, żeby on dobrze leżał w dłoni. On specjalnie ma te plecki tak wyprofilowane, żeby się wygodnie go trzymało. I faktycznie, no, bardzo fajnie go objąć dłonią. Dobrze leży w ręku. Dla mnie jest trochę za mały, ale wiem, że bardzo wielu użytkowników ucieszy się z mocnego telefonu o kompaktowych wymiarach. No i oto gwiazda dzisiejszego poranka, czyli Sony Xperia XZ2. No i to jest to, na co czekaliśmy. Nowy design, nowa stylizacja Sony. Zupełnie nowa. Wypukły tył. Błyszczący, szklany. Czytnik linii papilarnych przeniesiony na tylną ściankę. Telefon o kształcie takim dopasowanym do dłoni, lekko wypukłym z tyłu. Lekko zaokrąglone i stosunkowo wąskie ramki boczne. No i przód. Przód, słuchajcie. Wreszcie większy wyświetlacz, wreszcie mniejsze ramki. Popatrzcie na to. Czy wy to widzicie? Jednak się udało zrobić ramki, które jakoś wyglądają, i telefon, który po prostu jest bardzo ładnym urządzeniem. Świetnie leży w ręku, pomimo tego, że ma dość duży wyświetlacz, całość mieści się fajnie w dłoni, wygodnie się go trzyma, czytnik linii papilarnych, no cóż, moim zdaniem mógłby być nieco wyżej. Boję się, że wielu użytkowników będzie go mylić z obiektywem aparatu fotograficznego, bo są to elementy dość nisko umieszczone. Według mnie powinien czytnik być przeniesiony w miejsce aparatu, a aparat no, gdzieś jeszcze wyżej. No ale cóż, zaprojektowano to tak jak zaprojektowano. Jak widzicie, tył no, należy do tych bardziej brudzących się, więc warto wraz z telefonem od razu kupić albo ściereczkę, albo pokrowiec. No ale samo urządzenie, trzeba przyznać, prezentuje się dosyć zacnie. A pamiętajmy, że mamy tutaj dość mocne wnętrze. Poszczegóły zapraszam na stronę mgsm.pl. Tam znajdziecie szczegółową specyfikację tego telefonu. Ja tylko powiem, że smartfon wyróżnia się nadzwyczajnymi możliwościami, jeżeli chodzi o wideofilmowanie. Czy to w zwolnionym tempie, czy to w 4K. Tutaj mamy HDR, także i będzie pewnie na co popatrzeć. No i mamy też już większy ekran, więc również obsługa telefonu i oglądanie filmów na nim wejdzie na zupełnie nowy poziom. Zapraszamy do oglądania, czytania materiału. Pozdrawiamy.